begins with a dark glowing ember. Something black burning its way out of me. Searing the flesh, pain is the only thing I feel. Scars all I see. Oh no, the fire's burning my insides again. What can I do to silence my desire tonight? Flames consume my reason, leaving all the ashes left. You won't catch me regretting my decision. Witam wszystkich serdecznie, Paweł PFL Sokulski, trzeci odcinek Chatera. Oczywiście program poświęcony sportom elektronicznym, luźniejszy od tego, który emitujemy dla Was w piątek od eSport Planet. Oczywiście będę z Wami na czacie. Piszcie swoje pytania, swoje propozycje odnośnie tematów, na które będziemy dzisiaj rozmawiać na chatermapa.cstv.pl, a ja mam również swoje, mam też temat konkursowy i mam w związku z tym oczywiście dla Was nagrody, więc dlatego to będzie nawet, myślę, ciekawsze. A na Wasze propozycje ciągle czekam na przy adresie mailowym, który jest podany tutaj niżej w prawym dolnym rogu ekranu. Już się tutaj do Was dostaję na czas, żeby mógł się zorientować, co tam działacie. Ten film, który widzieliście, a jak zwykle niestety przy naszym wspaniałym łączu, który mamy tutaj akurat, gdy ja niestety te programy kastuję. Tutaj akurat, przepraszam, gdy ja te programy kastuję, to niestety są chwilami takie przecinki i dlatego musieliśmy teraz przerwać, ale myślę, że to jednak nie ucierpi w ogóle widowisko. Na tym dzisiaj program luźny, nic się nie stanie, jeżeli będzie Was mniej, więcej. Wy jesteście w czatorze najważniejsi, to tego akurat się powinniśmy tak naprawdę trzymać i nie odstawać tego w jakimkolwiek stopniu. Więc chatermapa.cstv.pl. Dzisiaj będzie pytanie konkursowe związane z WCG 2010 w pewnym sensie, bo tam no, dużo jest takich zawiłości w tym w każdym razie. A pytanie odnośnie tak dokładnie gracza Frag Executor z dawnego i obecnego gracza z tej piątki i właśnie będziecie musieli odpowiedzieć mi na pytanie w związku z nim. Chyba łatwo się domyśleć, jeżeli powiedziałem złotą piątkę, no bo reszta chyba wie, że cała czwórka grała tam już 3-4 lata, poza oczywiście Łukaszem Wnękiem, który później zespół opuścił, więc już tutaj nie można jego tak względnie tutaj liczyć. Nie wybierz, dobra. Oczywiście chatermapa.cstv.pl oraz dyskusja tutaj na czacie, ale preferuję oczywiście pytania na mailu i tam będę głównie na nie czekać. Myślałem o paszy, moi drodzy, i o paszy będzie tak naprawdę pytanie, więc szperajcie już w sieci jakiekolwiek informacje o nim, żebyście mogli się już przygotować. Może akurat traficie, nie mówię, że na pewno, ale może to Wam się przydać w każdym razie. DGN, proszę, odśwież stronę u Twitcha, to wtedy to na pewno już będzie działać jak należy. Widzę, że dzisiaj nas niezmiernie wiele tutaj. Bardzo popularny program, ale no cóż, nie powinniśmy się tutaj kokosów na sam początek spodziewać. Więc do wygrania będzie taka oto czapeczka Rokata, jak zwykle, który mi się w końcu skończył i będą inne nagrody, bo już pewnie zaraz się do mnie ktoś przyczepi, że ciągle są te czapki i czapki bez przerwy. No dzisiaj nie mamy gościa, ale ten gość, który był tutaj z nami tydzień temu, jest teraz z wami na czacie. Jeżeli ktoś jest troszeczkę mądry, potrafi użyć swojej mózgownicy, to będzie wiedział, kto to jest, znaczy się tutaj odzywa. Najaktywniej można nawet powiedzieć, ale to już nieważne. Mam dla Was trzy klipy przygotowane. Będziemy jeszcze troszeczkę wspominać CSI 1.6. Nie znaczy to, że ciągle będziemy przy tym starym kanterze. Nie będziemy tutaj przy starym kanterze praktycznie cały czas przesiadywać. Dzisiaj no troszkę ciszej, ale ostatnio mieliśmy fajną dyskusję, wydaje mi się, z Adamem i tak naprawdę nie byłoby chyba problemem, żeby tutaj jeszcze raz do nas Adam zawitał, jeżeli taka potrzeba by była. Chociaż myślę, że już powinniśmy to wcześniej uzgodnić i ewentualnie jakiegoś innego gościa zaprosić, ale to już myślę, że troszkę jednak za późno. Dobra, czapeczkę pokazywamy, jaka jest do wygrania i jak zwykle
czekam na Wasze tematy, co chcecie poruszyć, o czym chcecie podyskutować ciekawym przez tą najbliższą godzinkę, już teraz 50 minut, bo te 10 minut już za nami pierwsze. Jakieś widzę wywiady. Tuscan już chyba do CSGO będzie gotowy, wykonany przez Colina Bruta Volrata, który wykonywał też tą mapę dla Source'a, dla 1.6, więc weteran. Myślę, że taka najbardziej doświadczona osoba na scenie, jeżeli chodzi właśnie o mapy w Counter-Strike'u, w całej serii tej gry. Więc tutaj chyba nikt się sprzeczać ze mną nie będzie. Luk Zawita, zobaczymy, może Luk Zawita, może nie. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało, bo no naprawdę. Zaraz pewnie odwiedzimy w końcu serwer jakiś TeamSpeaka, żeby tam się dostać, to chyba gości by było na jedną chwilę jednak za dużo. Nie Zawita. No właśnie, na Espmani widzieliście, jak będzie wyglądać stoisko EIZO podczas EIZO Challenge, stoisko firmy EIZO. Rozmawialiśmy o tym również wczoraj z Piotrkiem podczas eSport Planet i powiedział nam co nieco, jak to będzie wyglądać podczas PGA, podczas Poznań Game Arena 2012 w halach międzynarodowych targów poznańskich. Więc tam na Estmanii możecie co nieco przeczytać na fanpage'u. Również kiedy strona Louder, mówiłem wczoraj, że będzie. Jeszcze muszę tą nockę chyba na nią posiedzieć i może będzie wypuszczona już z soboty na niedzielę w nocy. Kiedy będzie powtórka? Powtórka będzie na YouTubie. Będzie jeszcze dzisiaj, jeżeli wszystko będzie tak jak trzeba. Results, adres te jeszcze nie. Moi drodzy, nie będziemy dzisiaj jednak na TS-ie. Koniec końców. Czatarmapa.cstv.pl. Wasze pytania. Może chcecie jakiś fajny temat poruszyć, ale na razie widzę, że nikt tutaj się nie kwapi zbytnio albo złego maila odwiedziłem. Ja wszystko jest jednak tak jak należy. DGN, jeszcze raz odśwież proszę sobie player. Bądź samą stronę, widzę, że serduszek dużo leci. No, Esmania też ma swojego TeamSpeaka. Więc tutaj nie stronią od takich społecznościowych akcji, żeby ludzie mogli tutaj pograć ze sobą, ogólnie miejsca do porozmawiania, których no jednak tak chyba mało w sieci nie jest. No, dużo tego można znaleźć. Dobra. Na maila ciągle tutaj zaglądam, więc widzę, co się dzieje. Jeżeli nie będzie problemów, to mogę. Aha, dobra. Chwilami widzę, że ten obraz znika. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale zaraz chyba będę wiedział. Pokażę Wam pewien klip i będzie on też się odnosił do konkursu, który 15 minut przed zakończeniem programu, czyli za 15:09, będzie pytanie konkursowe. I będzie nie tylko czapka, która dzisiaj była prezentowana, eksponowana tutaj na tym spleszu przed chwileczką, a teraz widzicie ją jeszcze raz. Czapeczka taka gadżeciarska jednak, ale mamy ich dosyć dużo i musimy je komuś pooddawać. Więc teraz dla Was film z WCG, który nam tutaj się odpala tak jakby nie chciał chwilami. No pewnie, okej, dobra, mam pytanie, więc jednak na razie sobie odpuszczę, bo są dziś jakieś nagrody, jak tak to jakie? Shizer. Mówiliśmy, aha, dobra, na czacie Loka66, więc mój drogi, będzie dzisiaj do wygrania czapeczka jak zwykle. Jest was cała gromada wielka, ale nagroda to nagroda. Musimy je oddać. Jest tam pudło, ale będę musiał jednak po nie sięgnąć. Ja nie chcę teraz po prostu tego robić na antenie. Więc jeżeli nie będzie problemów przy naszym wspaniałym łączu z klipem z CS1.6, który za chwileczkę na naszej antenie zobaczycie, to będę miał też za chwileczkę pudełko. Więc no, spróbujemy. A ja wracam do was dosłownie za chwilę.
To był film sprzed 2 lat, film o WCG 2010, najlepsze akcje z turnieju w Los Angeles, gdzie jako pierwszy raz zagrał Frag Executors, pierwszy raz z tym nowym składem na WCG, więc wydaje mi się, że dla samego Jarka Jonkowskiego był to najpoważniejszy sprawdzian z tych pierwszych w każdym razie, więc był to moment taki przełomowy i bardzo ładnie tam zagrał
wbrew pozorom Jarek Jarząbkowski, więc tutaj nie można mu żadnych zarzutów odnośnie jego gry te 2 lata temu w Los Angeles wstawiać, bo to World Cyber Games. wstawiać, bo to no, przepraszam, że znów niestety Blair mi tutaj wyjechał i słyszeliście przez chwileczkę zdublowany głos, a ja czekam na wasze pytania na Chattermopa, co jest Steve Bell, możecie wprowadzać jakiś ciekawy temat do dyskusji, temat mogę wprowadzić także ja, ale wy przede wszystkim ten program tworzycie, tutaj za chwileczkę sobie wskoczymy. Program, co najważniejsze, spontaniczny, co jest wręcz przeciwieństwem tego, co mamy przy eSport Planet, piątkowym eSport Planet o 20, który mamy również co tydzień. Ja już się tutaj melduję na mailu naszym redakcyjnym chatroom.pl, który widzicie również w prawym dolnym rogu. A z wami jest już Iker, więc będzie też nasz moderator, który się zapowiedział, że się spóźni, ale już z wami jest Toka. Jaki jest ulubiony zawodnik w CS 1.6? Dla mnie najlepszym zawodnikiem, ulubionym, no przepraszam, tutaj troszeczkę przekręciłem pytanie, Neo, mi się wydaje, że ma bardzo, bardzo fajny styl gry. No w Go już nie podoba mi się to tak bardzo. Ogólnie jeszcze nie mam takiego punktu odniesienia do CSGO, jeżeli chodzi o najlepsze gracze, ale tutaj zahaczamy o 1.6. To raczej Forest, Neo bardzo fajnie się poruszały podczas gry i podoba mi się to, ale niestety ja nigdy tak dobrze grać nie będę, dlatego siedzę tutaj, a nie gram teraz jakichś siedzących turniejów, więc taka jest zależność właśnie. Tomek Sokulski. Bo tutaj już rozmawialiśmy, poruszaliśmy ten temat. Wbina GG. Co sądzisz o polskim Playziku? Rozmawialiśmy dużo o polskim Playziku we wczorajszym odcinku eSport Planet, akurat z naszym gościem Piotrkiem Lipskim, który no, akurat był taką osobą, można powiedzieć, w pewnym sensie decyzyjną, jeżeli chodzi o projekt, i miał dużo do gadania tam, no i raczej tam podejście firmy, która jest właścicielem właśnie Playzika polskiego, firma Macro Games, poniekąd profesjonalnie do tego podeszła, no, czyli możemy się tutaj nisko kłaniać, a tutaj bardzo fajną sugestię, no fajną, przepraszam, miałem tak nie mówić, sugestię wysnuł Adam. Adam, dobrze. Konkurs na czacie grupy, o to pytajcie już Ikera bądź Majka, z tym jest nie wiadomo, na pewno będzie konkurs na antenie, gdzie do wygrania będzie taka właśnie o czapeczka, a może nawet coś więcej, bo już się zapowiedziałem z tym wczoraj, więc czemu i nie, a pudełka jak nie przyniosłem, tak nie przyniosłem, za dokładnie 20 minut startujemy z konkursem, więc myślę, że większość osób głównie dla tego konkursu tutaj się pojawiła na streamie. Adam S, kto to jest, ale chyba wiem. Już po mailu nawet rozpoznałem. Co myślisz o Playzik? Czemu to taka bieda? No, Piotrek tutaj wczoraj się wypowiadał, że już dla Playzika nie pracuje. Pracuje teraz dla Eizo i tylko wyłącznie dla Eizo. Playzik, wydaje mi się, że to słaba reklama. Ogólnie jako, jako portal turniejowy, ligowy, taki do rozgrywania z całkiem fajnym systemem anti-cheaterskim. Ogólnie fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o samo dołączanie do gry. Ten VoIP Play także jest taką nowością, mimo że Polacy mają z nim bardzo dużo problemów. Ten szwedzki akurat jest chyba bardziej dopracowany, więc no szkoda, że akurat to tak wygląda. Dobra. Konkursy konkursami. Więc czekam na was za chwileczkę. Kolejny klip z CS 1.6. Mieliśmy teraz film o WCG, dwuletni ponad. No i powiedzcie mi, co sądzicie o samej. Nie umiem odmienić. Co myślicie o Jarku Jarząbkowskim, który gra teraz już od. No, długo już gra, 2 lata ponad dla Złotej Piątki. No i jak się na tle Luka wpasowuje? Oczywiście nie chcę tych stereotypowych porównań, kto lepszy, Luk czy Pasza, bo to nam oczywiście tutaj nie chodzi. Jarek Pasza, runda nasza. No, to pamiętam, fajny to był moment w miarę jeszcze na ESL Pro Series, wydaje mi się. No Luk,
początku, że tak naprawdę nie powinno się teraz Luka porównywać z Jarkiem, ze względu na to, że Łukasz już bardzo długo w CS-a nie grał. Ja tutaj z czystym sercem mówię po takich skrupulatnych obserwacjach, że scena się bardzo mocno zmieniła. Jeżeli teraz Łukasz by chciał z marszu wejść na scenę i powiedzmy zastąpić Łukasza w jakimś turnieju, to byłby na słabszym ogniwem tak naprawdę. Nie chodzi tutaj o rozgrzanie, po prostu nie nadąży, by tutaj zupełnie taka rotacja na scenie się pojawiła już akurat wtedy, gdy Łukasz skończył grać. Wtedy pojawił się też Navi i Navi ten poziom zaczął wyznaczać i nie musieli za tym poziomem nadążać, więc tak to akurat wyglądało. Dobry wieczór, moi drodzy. Dobra, tutaj tak. Paweł ma urodziny i zrobił stream z tego, zaraz wjechają hookersy i będę się zypał koks z szpadlami. No ja tutaj mam same wiadra haszu, więc zapraszamy tutaj do naszego studia, gdzie dach akurat jest, a na Narodowym niekoniecznie. Więc czatromapa cstv.pl, za chwileczkę kolejny klip, ale najpierw zajmiemy się pierwszymi pytaniami, których troszeczkę doszło tutaj, to ominiemy jednak. Co cię natknęło do zrobienia cstv? Bo mi się zachciało. Dlatego jest. Nie, to troszeczkę bez sensu pytanie mi się wydaje, bo ja nie jestem jedyną osobą decyzyjną w tym projekcie. I ja sam nie mogę mówić, że jedynie moja osoba motywowała powstanie projektu. Liga, jakim jest twoim zdaniem najlepszy? Jaka jest twoim zdaniem najlepsza liga e-sportowa dla graczy? No teraz oczywiście w Polsce i na świecie Electronic Sports League, czyli ESL, z najlepszym systemem obecnie dla graczy profesjonalnych, dla tych beginnerów, czyli tych początkujących. Profesjonalnie oczywiście EPS, seria ESL Pro Series. W większości krajów mamy organizowane finały LAN-owe w Polsce, także od pewnego czasu, gdy to Cybersport się połączył z ESL Pro Series, a bracia Wasylukowie projekt sobie już odpuścili. No czegoś widocznie tutaj zabrakło i mamy przez to teraz Turtle Entertainment Polska, więc no lepiej to wygląda zdecydowanie i jeszcze raz powiem, że ESL jak najbardziej na plus. No i mam nadzieję, że będą mieli trochę konkurencji na rynku, bo jeżeli tej konkurencji nie będzie, to sam z doświadczenia wiem, to będzie ciężko się tutaj rozwijać. No i będziemy widzieć już, nie będziemy już nic ponad poziom obecny widzieć na scenie od właśnie Turtle. No Cybersport został chociażby zaniedbany. No zresztą może jest lepiej, ale no dużo osób właśnie mówi, że Cybersport, chociażby sam portal ligowy na tym dużo ucierpiał. No, krytyczne także się pojawiają komentarze odnośnie aktualności i poziomu redagowania tych newsów w serwisie, że on jest dosyć słabe. Po lewej stronie Adam. To jest telefon. Telefon z klawiaturą. Klawiaturę nad QWERTY, taką jak mam tutaj, żeby łatwiej się pisało. Dobra, Adama na razie żegnamy. Tak wbije, no, z klawiaturą, nawet z ekranem, więc taki plusik mały. Dobra, wracamy na maila. Dobra, przelecę wszystkie pytania, jak tutaj nam się rozplanowały po kolei, a ich tak dużo jednak nie ma i wracamy pewnie z klipem. Czy możemy to puścić? Co to jest? Puszczaliśmy coś podobnego, więc nie. Piotrek Tabukuler, czyli ja nie mogę pojąć, jak CSGO ma przyciągnąć fanów na wielkie turnieje, jeżeli 1.6 jest już mało oglądane. Proszę o odpowiedź, proszę dla Ciebie i widzów, więc pozdrawiamy widzów od Piotrka. A jakie było pytanie? CSGO jest mało oglądane tylko z jednego powodu, bo nie może być streamowane, więc wynikowo nie mamy klienta obserwatora, czyli czyli odpowiednika dla HAL TV przy silniku Gold Source, czyli Half-Life. Dlatego nie mamy po prostu streamowanych gier CSGO. Turniej po prostu są tylko dwa sloty dla obserwatorów na serwerze. Nie mamy do tego także tego Inflyka, mamy tylko ten first come, coś takiego w każdym razie. Mamy tylko pierwszą osobę. Jeżeli miałbym tutaj operować tymi nazwami prosto z gry, jak to w Counter-Strike 1.6 było właśnie nazywane,
Jest to jak na razie za słabo rozwinięte i niestety nie zapowiada się, żeby do końca tego roku lepiej to wyglądało. Dlatego SWC także, jeżeli już, może być jedynie restreamowane będzie, to w formie streamu z Paryża transmitowane. A turniej myślę, że większy, mimo że jest tak naprawdę poboczny, a stawka przez to nie jest taka w nim duża. Tak, czy first person, pierwsza osoba, pierwszej osoby widok, a sama gra FPS, czyli first person shooter, to McDragi to nie wyjście. No ja wiem o tym, Adasiu, wiem, że jest coś lepszego, zawsze wracamy. No i więcej pytań, dobra kochani, za chwileczkę wracamy z klipem, bo nam czas dzisiaj się będzie trochę bardziej kurczył. Będziemy starali się zmieścić do tej 21. Co uważasz? Co, dobra, powinno być, co myślisz o systemie Mix ESL versus? No, system typowo dla, myślę, początkujących, dla osób, które chcą na luźno zagrać i nic poza tym, no ale ogólnie bardzo ładnie, bardzo łatwo im operować, więc to na plus, że fajnie to ESL zrobi. Oczywiście nie polski, bo niemiecki to opracował, ESL to tylko na polski język, to zostało tylko przetłumaczone, nic poza tym. Co sądzisz na temat posunięcia PGC? Posunięcia PGC i przyjęciu CS1.6 pod ich barwy. Polish Game Control bardzo dawno się już skończyło, więc temat myślę, że zamknięty. Czy ma jakieś inne gry na tenie CS TV? Nie będzie, bo to jest CS TV, może kiedyś będzie LOL TV, może będzie SC2 TV, ja tego nie wiem, na razie jest CS TV i rozwijamy ten projekt. Znowu pytanie od Michała, czy będą inne gry? Dobra, to się powtórzyło. Jest w ogóle jakiś kontakt z Lukiem? Nie, nie ma kontaktu, nie ma żadnego Luka, w ogóle wczoraj o tym mówiliśmy, że temat Łukasza Wnęka kończymy na naszej antenie, może on będzie naszym gościem niebawem, może nie, po prostu jeszcze za to się nawet nie zabierałem, ale niewykluczone. Najwyższy teraz ze sportów elektronicznych odłączył, nigdzie go nie widać, w porównaniu do innych graczy, którzy już dawno sobie e-sporty odpuścili, więc no cóż. Dobra, wracamy za chwileczkę. A ja mam dla was kolejny klip z Counter-Strike'a 1.6, tym razem chyba z Copenhagen Games, który był w tym roku 2012, gdzie również mieliśmy Polaków, którzy poniekąd, no niestety, dosyć słabo się zaprezentowali. W przeciwieństwie do tego, co było rok temu, w 2011 roku, gdzie zajęliśmy miejsce pierwsze, wygrając SK o godzinie 6 rano, praktycznie ten mecz się kończy, bo sam ten turniej chyba komentowałem jeszcze na antenie HS-u. Więc wracamy za moment. What a good smoke. Let's get one, two, three! Oh my god, it's Starix! Oh my god, what a rock by Starix!
Fucking god. Oh. That was so sick. The fuck?
Wracam z powrotem, to jest trzeci odcinek Chattera na antenie CSTV.pl, a za chwileczkę konkurs, w którym do wygrania będzie czapka, rokata i mała niespodzianka ode mnie, a pytanie już dosłownie za chwileczkę, oczywiście swoje jeszcze pytanie do programu przez najbliższe 15 minut możecie pisać na PL, Twitch TV, na... Oczywiście to jest adres naszego streamu pl.twitch.tv/cstv.pl, a już na dniach będziecie normalnie mogli go oglądać na www.cstv.pl. Więc tak to wygląda. A za chwileczkę pytanie konkursowe, więc wracamy dosłownie za momencik. Jesteśmy z powrotem, ja tylko tutaj się zamelduję na czat i otworzę sobie maila. Na odpowiedzi będziecie mieli się troszeczkę czasu mniej, bo zaledwie minutek 6, chciałem 5, ale będzie 6, więc taka będzie czapeczka do wygrania. Już tutaj przytoczymy te kartonisko, gdzie tutaj tyle tego siedzi. A w listopadzie będzie taki duży, duży konkurs, gdzie będzie taki, myślę, że kilka razy lepszy, bardziej wartościowy gift do wygrania. Mam już tutaj zawartość całą czapek różnych worków, czyli plecaków, o takich o. Taki będzie routerek do wygrania i właśnie on w listopadzie powędruje do was. Koszulki Kingstona, Tepelinka, trochę tego jest, moi drodzy, więc ja wszystkiego teraz wam chyba nie pokażę. Tyle tego mam. Torby, plecaki, więc tak się umówmy. Odpowiedzi nie. Odpowiedzi będą na maila na chattermapa.cstv.pl, adres, który widzicie w prawym dolnym rogu ekranu. Gdzie tu jeszcze jest chyba koszuleczka Tepelinka? Nawet więcej jest. O. No, trochę muszę tego oddać wam, więc dla każdego chyba starczy. A mieliśmy poruszyć temat, tak. Słuchajcie się moderatora, słuchajcie się Irka, który tutaj dzisiaj mi pomaga w stałej transmisji. Pytania na chattermapa.cz, odpowiedzi na chattermapa.cz.pl i równo za dwie minuty będzie już widniało dla was pytanie konkursowe. Oczywiście zapraszam do polubienia naszego fanpage'a na facebook.com/cstv.pl oraz naszej grupy na Steamie steamcommunity.com/group/cstv.pl. Jeszcze momencik, się na mailu także już zamelduję. Dobra, więc jeżeli jesteście gotowi, to bądźcie w tej gotowości. Za chwileczkę waszym oczom ujrzy, objawi się pytanie, ale ja już je widziałem wcześniej, ujrzałem. Może nie orła cień, a może Luk nie żyje. Luk żyje, tyle bowiem. Czy pykam w jakie gierki? Pykam w CS 1.6 i będę pykał również z wami, z resztą naszej redakcji. To już będzie również niebawem, będziemy pisać o tym zawsze na fanpage'u, będziemy dawać sygnał, kiedy szukamy ludzi do grania i wtedy to już od razu będzie zależeć, kto zagra, kto nie zagra. Ale już teraz refleks, no niczym, trochę mi go w CS-ie brakuje, ale teraz myślę, że źle nie było. Mute, wit. Dobra, to pytanie zadam i nie będzie równo 50, bo po tym pytaniu, po odpowiedzi będzie pytanie konkursowe. Witam, co sądzisz o nowych, młodych talentach na scenie Counter-Strike, takich jak Michu, Trex, Nex,
Trax, Next i wiele innych. Czy mają oni szansę dorównać starym wygom tejże sceny, jeżeli będą trenować usilnie, aby dorównać tym starszym, no, jeszcze lepszym, to czemu nie? Już teraz jest wielu takich graczy, więc no, tylko od nich samych zależy, czy się będą w stanie wybić na tej scenie. Dobra, dajcie pytanie, więc 5, 4, 3, 2, 1 i tak, czapeczka do wygrania. I oto pytanie. Oczywiście odpowiedź na chatterma.cesti.pl, a pytanie brzmi: na jakim turnieju ze Złotą Piątką zadebiutował oficjalnie Jarosław Pasza Jarzębkowski, grając jeszcze dla Frag Executors? Macie czas do 20.55 na mail chatterma.cesti.pl. Więc czekamy, kochani, na wasze odpowiedzi. Macie jeszcze 4 minutki. Ja się do was na czacie. Ależ tego poleciało chyba więcej niż widzów tak naprawdę, więc coś to musi oznaczać. Tak, DG, dzisiaj program jest spontaniczny typowo, oczywiście chatter, więc wy tutaj główną rolę odgrywacie. Macie jeszcze 3 minutki na odpowiedź na to pytanie, zgarnięcia na rodzaju słodzianka i czapeczka, którą widzicie tutaj w prawym dolnym rogu ekranu. After every week.
Dobra, dam wam jeszcze czas do dziewiątej w takim razie, bo widzę, że niektórzy się zastanawiają mocno, kto tak naprawdę tutaj mógłby już zgarnąć te dzisiejsze nagrody. Może nie ten stos, ale no jednak nagrody. Więc tak patrzę, jak wam pomóc. Jeszcze pewnie będzie jakiś utwór tutaj w tle leciał, żeby ten czas umilić. Zastanowienia może czas, gdy piszecie jeszcze te swoje odpowiedzi, które przedłużam o 5 minut. Oczywiście odpowiedzi na pytania na chatermopa.cstv.pl, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości. Oj, nie o to mi chodziło tutaj. Nie, dużo mam ostrego roka, moi drodzy, którego większość osób chyba nie akceptuje. Ostatnio się przyczyniłem, tak skacze jak z kwiatka na kwiatek z tych piosenek. Więc to nie wszystkim musi podpasować. Nie, Defson, nie odpowiedziałem na to pytanie. Tak naprawdę. DG, nie powiem ci, czy padła dobra odpowiedź. Bo nie. Sprawdzimy najpewniej później, do 24 pewnie będzie rozwiązanie na homepage'u i będzie również zwycięzca podane. A Defson nie podawałam tak naprawdę prawidłowej odpowiedzi. No, jeżeli ktoś trochę siedzi przy tym, to wie. Ja wiem. Nie ma na MK, nie mam profilu na MK. Mój drogi, więc na naszej klasie takiej możliwości nie ma. Nie, moi drodzy, nie mam dzisiaj gustu, co wam puścić, jeżeli chodzi o DJ-a, tak nie umiem po prostu z biegu coś fajnego wam rzucić tutaj, bo to także od gustu zależy, a są takie utwory, które na no, szerszej publiczności nawet są w stanie podpasować. Miałem coś takiego fajnego ostatnio puszczałem. Ostatnio czegoś takiego. Disco Polo. Nie, Disco Polo nie będzie, Iker, przykro mi. Może następnym razem. Ale nie dzisiaj. Jeszcze 2 minuty macie odpowiedź na to pytanie. Oczywiście na chatermapa.cstv.pl. Ten adres widzicie teraz w prawym dolnym rogu ekranu. Kto wygrał, dowiecie się, kiedy. Dobra, puszczę to, co jest chyba w Promo eSport Planet. Dobra, nie bawię się, bo widzę, że tutaj mnie ludzie chcą za DJ-a przebierać. Będzie to, co te jurystki lubią najbardziej, czyli.
się nazywało. Nie, Gangnam Style nie, nie będzie Gangnam Style. Będzie coś innego może. Dobra, kochani, odpuśćmy sobie to. Po prostu. Dobra, już powinien być koniec, ale macie jeszcze minutę, bo zegar trochę się spieszy zawsze, więc jeszcze ta minutka dla was. A ja wam powiem od siebie, że w grudniu będziemy na Game Festiwalu w Warszawie, więc będzie fajna relacja od nas. Finisz. Dobra, kochani, koniec czasu na odpowiedzi od was, więc ja się za chwileczkę z wami żegnam. A mam powiedzieć, że nawet mógłbym sobie coś zagrać i nie wiem, czy nie ogłosić coś takiego spontanicznego. Najpewniej w 1.6, ale nie wiem, czy będą ludzie od ciebie z redakcji w tej chwili. Mam kogoś. Mam Saitera, mam Ikera, dużo osób mam. Więc może coś by z tego wyszło nawet. Ktoś tam jest, więc no, kto chce, kto nie chce, to tutaj pisać na czacie, bo na czacie teraz jestem w tej chwili akurat. Także tak. Odpowiedzi mam 32, więc później się nimi zajmę. Będą do północy na pewno już tutaj odpowiednio sprawdzone i będzie również odpowiedź i zwycięzca w naszym fanpage'u. Oczywiście do niego wędruje taka czapeczka. O, taka czapeczka i jakaś nagrana niespodzianka. Może akurat nie z tej puli, którą mam tutaj teraz na tym stole. Ale kto wie? Saiter może grać, tutaj nie może grać. W CS Live nie zagram, bo będę miał problemy tutaj, nie będzie mi to po prostu działać. Więc zobaczymy zaraz, czy to w ogóle by się z celem nie mijało. Ale wątpię właśnie, bym miał jeszcze ping strasznie duży, więc raczej ciężkie by to było. Oczywiście to jest czater, program jak najbardziej spontaniczny. Będzie się jego konspekt, który wcześniej mam opracowany, będzie się formował przez najbliższy czas. Trochę się spóźniłem. Shogun, zaliczymy wszystkie odpowiedzi. Nie ma tak, że czegoś nie zaliczymy. Jeżeli do 21.03, czyli do tej godziny, którą mam w tej chwili, wysłałeś, to na pewno ta odpowiedź będzie sprawdzona. Ale przypominam, że liczy się kolejność zgłoszeń. Więc niekoniecznie, jeżeli ktoś dobrze krótko odpowie, musi wygrać. A ja widziałem mało dobrych odpowiedzi tak naprawdę, więc no trochę się zawiodłem na was. Akurat. Graj, no coś mi się uruchomiło, ale... Po pierwsze, ta gra musi być w oknie, inaczej jej nie zobaczycie. Ale to już tak for fun, moi drodzy, typowo. No ja właśnie nie wiem, czy ktoś tutaj w ogóle trafił dobrze, ja wiem. I mogę powiedzieć, ale wtedy no, byłoby nieciekawie. Po prostu poszukajcie. To nie jest takie trudne. Ja ten turniej akurat pamiętam, chyba go oglądałem offline. Był turniej akurat offline i pierwszy, najpierwszy turniej, jaki był ogólnie z tym składem. No, nie powiem, jaka odpowiedź prawidłowa, ale zaraz tutaj ma chyba CS-a, którego słyszycie w pewnym sensie. Za głośno teraz. No dobra. No ale ping to ja mam
kosmiczne, więc mogę sobie co najwyżej pograć w sapera, ale tu z tym to chyba sensu raczej nie ma. Kochani, zagramy sobie dzisiaj razem, bo taką mam ochotę. A dzisiaj mam luźniejszy dzień, więc czemu iby nie? Losowanie. Jakie losowanie? Szogun, oświeć mnie proszę. Losowanie będzie podane odpowiedź na fanpage'u facebook.com/sesji.pl. Oczywiście również zapraszam do zalajkowania naszego fanpage'a, jak i po naciśnięciu. Jestem w CS-ie, aż mam piękny ping, aż ile? 30. Ale czy zaraz sobie zobaczymy, czy to zrobię reinstall CS. Nie, to nas nie interesuje. Za chwileczkę będziecie mieć czarny ekran, ale będziecie mieć zaraz obraz CS-a. Ale widzę, że pewnie będzie raczej coś ścinało, po prostu nie mam teraz takiego sprzętu odpowiedniego, żeby to działało jak należy, bez żadnych zacinek, jeszcze podczas grania. No dużo FPS-ów. Spuścimy, będziemy w rytmie skakać BH w miejscu kochani, tak żeby jeszcze śmieszniej było na ten koniec. Myślę, że problemu raczej nie ma. Dobra, taka muzyka. O. FPS-y mi spadają, wiem czemu już, ale zaraz to ogarniemy jakoś. Po prostu muszę sobie wyłączyć pewne coś i będzie chyba lepiej. A może nie będzie lepiej. A właśnie, odnośnie GF-a, mamy Game Steela w grudniu, będziecie mogli tam poznać i Ikera, i Majka, i resztę naszej ekipy, więc serdecznie zapraszamy na UKSW, na uczelnię UKSW w Warszawie, Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet, i będziemy mogli tam sobie porozmawiać, czy dostaję od Ikera jako botek, ale zaraz chyba będzie widoczne na serwerze. To brakuje jakiś pingu. No tak. Mogę sobie rzeczywiście w sapera pograć. No, to nie są komfortowe warunki do gry. Streamując i grając, no niestety w Polsce również ciężko to jest. Może zabijmy jakieś farcie życia, no pingu od 30 do 20. Miło. Ale Nicker na respie dopadnie, więc z takimi ścinkami widzicie. Sobie biegam. Mam pomysł. Gdzie jest Iker? Iker, Iker, Iker. O, ajajajajaj, czy mu coś zabrałem w ogóle? Czy nie? Weźmiemy sobie rozgrzewkowy konfliki, może na środku go zabijemy, może nie zabijemy. Aż emocje, muzyka chyba tych emocji dodaje wręcz. No i mam ściny wspaniałe, to także dodaje ekspresji temu. Ale czy będzie frag, no jak chciałem coś zabić tutaj? Oj. No ja strzeliłem przecież, on musiał dostać. O Jezus. Dobra. Jeszcze raz. Iker mi chyba fory chce dać. Uwierzcie mi, z tym pingiem to nie jest łatwe zadanie. Mega trudne. No nie dostałem, więc widzicie, mi się poszczęściło. No, ścina ten obraz, widzę, że mi też tak samo się nie układa, jak widzicie. Ale
może trafię na jakimś warcie życia. Może staję gdzieś, nie wiem, jestem, dobra, koniec. Momencik i ustawię jeszcze to dopracować, ale no... Czekajcie. No ale jeszcze lepiej jest. Wspaniale to wygląda. Naprawdę. Ale zaraz sobie zagramy w takich bardziej fair warunkach, więc zostańcie tu jeszcze przez chwilkę. Jeżeli ktoś chce tutaj sobie z nami zagrać, jak profilaktycznie bardziej zabawowo, to nie widzę problemu, bo również jesteśmy do kontaktu z naszymi widzami bardzo pozytywnie nastawieni do dostawania takich banieczek od Ikera, jak ja teraz również. Dobra, to się postaram mocno tych 5 FPS-ach zabić, a nie wiem, czy mam jakiś bug z reloadem. Pewnie już na drabinę szedł, może taktykę zrobimy. O, drabinę nauczyć. Nie ma nic, patrzcie, jaki cwaniak. Uuu, a mamy jeden punkt. Dobra, zaraz wracam na serwer, jeszcze przez chwilę się tutaj pobawię, a wy bądźcie na czacie, jeżeli chcecie jeszcze z nami pograć. Razem myślę, że będzie śmiesznie ciekawy. I po prostu warto. My się tutaj nie obnażamy z czymś na celebryty, w tym przypadku na pewno, więc to odpada zdecydowanie. Kamera. Kamera tam trochę mi się wydaje tak ekspresywna, że normalnie że chce się tutaj patrzeć, jak ja się jak z siebie idiotę robię. Więc... Już tutaj złapiemy to jakoś. Może teraz będzie dać... CS Sparta, nie, to nie jest reklama, skądś mi tutaj się to wzięło. Ależ ping wspaniały. Fenomenalny ping. Ale teraz FPS-y mam jakoś więcej, ale wy macie o tym kiepkę trochę. 30. Oj. Teraz. Oj no! Jak ja tego nie zabiję? Jaki cwany jest? Oj. Tak to ja mogę sobie grać bierki co najwyżej. Refleks. Nie, teraz się tak nie damy. Patrzcie, jak teraz bierzemy Ikera. Ostatnia runda i kończymy, kochani. Będzie, że lagi troszkę sobie. Iker, gdzie ty się... O ja, jak ktoś gra? Możesz pozdrowić mamę, Iker. Ale jak ja cię zabiję, to możesz pozdrowić. Oj. Dobra, nie, to jest bez sensu, My się żegnamy. Ja się nazywam Paweł PFL Skulski, to był trzeci odcinek Chattera. Jeszcze raz koniecznie nisko zapraszam na nasz fanpage facebook.com/cstivbel oraz na naszą grupę Steam, steamcommunity.com/group/cstivbel. Jeszcze raz koniecznie nisko i życzę dobrej nocy.